osoby medialne niektóre zarzucają ci szpanowanie super torebkami, tak? No. Czy Chanel, czy Celine, czy Alexander Wang. Jak do tego podchodzisz? Uważasz, że jesteś rozrzutna, że rzeczywiście żyjesz ponad stan? Nie. Nie, to jest głupota, bo chodzi o to, że u nas jest inaczej z tymi zarobkami, z tymi torebkami. I na przykład to, co ja mam, swoja moja garderoba jest strasznie uboga w stosunku do zagranicznych blogerek. Serio. W stosunku do polskiej szafy jest, wydaje się, mega luksusowa, wow i tak dalej, ale jak spotykam jakieś tam osoby za granicą, to one mają zazwyczaj tego miliard więcej niż ja, tak się patrzą, masz tylko dwie. Naprawdę. I wiem, że to nie jest żadne usprawiedliwienie, ale jak wejść na bloga, nie wiem, Andy Torres albo Chiara Ferragni, albo coś, to Chiara ma codziennie inną Celine, inną Chanel i tak dalej. Wszystko, co się u niej powtarza, to wszystko jest kupione za jej pieniądze. Ale zresztą trudno się, nie ma się co dziwić, jak Chiara za jeden wpis na Instagramie, za jeden tag dostaje 5000 dolarów. A ile dostaje Jessica Mercedes? Nie, no ja nie mówię o swoich zarobkach, no ale my też zarabiamy na takich rzeczach, tylko mamy w Polsce totalnie inne stawki, nie? Ale jakie to są stawki, Jessica? To są takie stawki, że raczej grupa skromnych nauczycieli, czy raczej grupa maklerów giełdowych i, nie wiem, ludzi pracujących w PR-ze. Nie wiem, no to ja tak nie mówię nigdy o tym, ile zarabiam. Ale stać cię na torebkę Chanel nową. No, tak. I nie boli cię taki wydatek rzędu kilku tysięcy złotych na torebkę? Ja cię nie atakuję, ja tylko staram się wyjaśnić coś, bo takie komentarze się pojawiają w internecie. Ja mam takie podejście, takie, że żyję życiem i żyję chwilą i mi na przykład w ogóle nie jest żal wydać pieniędzy na obiad. Zresztą nawet jak byłam kelnerką i miałam 100 zł na koncie, to potrafiłam pójść i wydać 30 zł na obiad, co wtedy było dla mnie bardzo dużo, jak miałam 14 lat. I teraz mam to samo, bo wiem, że na przykład, nie wiem, za 10 lat będę miała męża, dzieci, może nie będę mogła sobie pozwolić na taką torebkę, bo będę wolała zainwestować w dziecko, albo mąż, nie wiem, będzie na mnie krzyczał, że jak chcę sobie kupić torebkę wartości auta. Nie wiem, jeśli mam takie podejście, że zaoszczędziłam sobie na to i chciałam zawsze to mieć i wiem, że ta torebka ma dożywotnią gwarancję, zatem jak mi zardzewieje łańcuch albo mi się coś oderwie, to mogę ją wysłać do Chanela w Paryżu i za darmo mi to naprawią i odeślą, zatem nie muszę się martwić, że nie wiem, że kupiłam torebkę, która mi się zniszczy czy coś, a poza tym, dlaczego na przykład nie kupiłam torebki Prady za 3000 euro, tylko Chanel? Dlatego, że Chanel, jak chodzę po tych wszystkich vintage shopach, to on ma cały czas taką samą wartość, albo wyższą, niżeli ta torebka. Zatem stwierdziłam, że te pieniądze, które zainwestowałam w tę torebkę, są takie, wiem, że ludzie teraz myślą, że to nienormalne, ale są tak jakby jakąś taką inwestycją, że są zamrożonymi pieniędzmi. Że nie wiem, że na przykład, powiedzmy, że za 5 lat wszystko mi się skończy i znowu będę kelnerką, mam nadzieję, że nie, ale dajmy przykład, to ja sprzedaję tą torebkę za jeszcze większą wartość. Tak jak kupiłam ją za 3,5 tysiąca euro, to sądzę, że ją sprzedam za 4,5 albo coś. Bo vintage zatem dodaje wartości. Dodaje jeszcze wartości. Vintage zatem to są tak jakby zamrożone pieniądze. No nie wiem, to jest dziwne. No. Jak to jest dzisiaj? Czy ty pomagasz rodzicom, czy rodzice pomagają jeszcze finansowo tobie? Nie no, ja nie rodzicom, tylko mamę, bo nie mam taty. Więc ja pomagam mamie. Czyli nie jesteś zamożną, rozpieszczoną panienką, która nagle weszła do showbiznesu. To jest jedna z teorii na temat blogerek. Nie, nie. Ja mojej mamie pomagam, co miesiąc jej przelewam pieniądze, żeby jej było łatwiej w życiu. I bardzo dużo jej daję ze swoich ubrań i tak dalej. Nie, ale normalnie płacę mojej mamie wynajem i czynsz. No to poważnie, no, ładnie. Więc pomagam, bo wiem, że moja mama we mnie też dużo zainwestowała. Moja mama mnie urodziła, jak miała 20 lat i poświęciła wszystko, żeby mnie wychować. Była młodą matką, jeszcze samotnie wychowującą, więc ja to bardzo doceniam. Ja mam teraz 20 lat i widzę, jakie to musiało być pewnie dla niej ciężkie i tak dalej, więc staram się to oddać jakoś tak wszystko, jak mogę. Też mamę zabrałam na wakacje i tak dalej, więc właśnie, więc trzeba podkreślić, że nie jestem zamożnej rodziny, bo mnie to boli, kiedy ktoś tak mówi, bo ja bym nawet chciała czasami być z tej zamożnej rodziny. Dlatego ja się tak strasznie bronię, żeby mi tak ludzie nie mówili, no bo nie jestem, no. Mnie to wkurza, bo no wszystko sama zarabiam i tak dalej, a teraz jak już pozbyli się teorii, najpierw mówi, masz bogatego tatę, ja mówię, no taty nie, no dobra, no to twoja mama jest bogata, no nie, no mojej mamie pomagam co miesiąc, no to masz pewnie sponsora, no nie, da się zarabiać, tylko trzeba wybrać sobie inną ścieżkę życia. Ja mam pełno znajomych, którzy mają bardzo różne takie prace, i nie wszystkie są związane z modą i sami potwierali jakieś firmy i tak dalej, zarabiają strasznie dużo pieniędzy, a ich znajomi, którzy poszli na prawo albo coś, no są jeszcze na etapie, że chodzą do pubów za 5 zł i
na piwo za 5 zł i biorąc co tydzień od mamy pieniądze. Więc to jest wybór, albo będziesz coś studiował i w końcu będziesz miał albo dobrą pracę, albo jej nie znajdziesz, bo jest ciężko, bo wszyscy u nas są magistrami, albo zakładasz jakiś pomysł, jakąś firmę. Mam znajomych, którzy założyli marki odzieżowe 3 lata temu i teraz zarabiają setki tysięcy złotych, a nie mieli nic i byli z biednych rodzin i tak dalej. A teraz no, mają wszystko, co chcą, i mieszkania, i auta, i tak dalej. Mam pełno różnych takich znajomych, którzy, nie wiem, stworzyli jakąś aplikację albo stronę internetową i teraz zarabiają na tym też setki tysięcy czy miliony złotych. Trzeba pomyśleć nad innym sposobem na życie. Albo chcesz iść jakąś taką standardową ścieżką, albo niestandardową. I ja się też zadaję dużo z takimi ludźmi, którzy mają takie nietypowe życie. Strasznie mi się to podoba, że nie wiem, na przykład są youtuberami i zarabiają na tym pieniądze, albo no właśnie te marki odzieżowe, albo coś takiego. I to jest takie strasznie inspirujące. I to mi daje taką dużą dawkę też energii, takiego kopa, żeby w taki sposób żyć, żeby nie pracować w korporacji, tylko budzę się, o której chcę, mam pieniądze, różne przelewy, robię co chcę, wyjeżdżam gdzie chcę, pracuję jak chcę, strasznie mi się to podoba i mam nadzieję, że będę mogła prowadzić cały czas takie życie. Jak wyjeżdżasz do Nowego Jorku czy do Paryża, to wrzucasz na swój blog bardzo piękne zdjęcia, to są świetne stylizacje, świetny makijaż. Ty wyjeżdżasz z jakąś ekipą na takie wydarzenie? Nie, właśnie. To poczekaj, wow, malujesz się, czeszesz i stylizujesz sama? Tak. No i zdjęcia tak naprawdę robię też jesteś sama. Jesteś bardzo zdolna, moja droga. No właśnie, niestety nie. Ja strasznie zazdroszczę na przykład Chiarze Ferrani, która jedzie na wszystkie fashion weeki, na wszystko ze swoim chłopakiem, z fotografem, z asystentem i jeszcze z panem, który jej pisze posty i obrabia zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jest ogólnie cała inna ekipa, która nie jest pokazywana, ale to jest ta ekipa, z którą jeździ i jej zazdroszczę, bo ona ma wynajęte auto, jak podjeżdża na ten pokaz, może iść sobie z mini torebką, siedzi sobie w pierwszym rzędzie, nie musi robić zdjęć lustrzanką, bo za nią robi to fotograf, które potem się pojawiają na blogu, więc ona ewentualnie pstryknie coś iPhone'em, a ja wyglądam jak taka kretynka, jak idę na Fashion Week, bo nie dość, że muszę jechać metrem, bo nie mam kasy na limuzynę, to jeszcze tak, ciągnę małą torebkę, ciągnę dużą torbę z butami na zmianę, bo mam na sobie zawsze szpilki, muszę się umalować, uczesać, idę z tym aparatem, mam ze sobą 3 obiektywy na zmianę, żeby robić różne zdjęcia. I mam jeszcze tego iPhone'a i jeszcze mam GoPro, które jest włączone i nagrywa film, więc ustawiam ten GoPro, potem biorę ten aparat, zmieniam te chwilę obiektywy, robię zdjęcia, siedzę gdzieś na podłodze, jak jestem za granicą, bo chcę mieć dobre zdjęcia, więc siedzę zawsze na ziemi, bo nie chcę się iść w piątym czy szóstym. Czyli to nie jest jeszcze pierwszy rząd? No nie, no nigdy w życiu chyba nie będzie żadna blogerka stąd siedziała w pierwszym rzędzie. Zobaczymy. Ale od nas w Polsce nikt nie siedzi w pierwszym Kasia rzędzie. Kasia Tusk też nie? Na zagranicznym Fashion Weeku nikt nie siedzi z Polski. Okej. Okay. Nikt, żaden redaktor. Chyba, że kiedyś, nie wiem, jakaś naczelna, ale nie, sądzę, że nie siedziała. Ale czyli fotografujesz siebie też sama? Jak fotografujesz siebie sama? Znaczy, czasami uda mi się kogoś poznać, że ktoś do mnie pisze, że jest fotografem i wtedy zrobi zdjęcia i mi pomoże. Ale zazwyczaj jest tak, że jestem z jakimiś znajomymi, bo ja zawsze pełno osób poznaję, bo ja jak gdzieś jeżdżę, to jeżdżę w ciemno, nikogo nie znam, a ludzie do mnie na fanpage'u piszą, że znają mojego bloga i tak dalej. Rozumiecie, wszyscy ludzie, których pokazuję, to są ludzie, których poznałam dzięki swojemu blogowi. Mhm. No i się z nimi zawsze zaprzyjaźnię i sobie spędzam czas z tymi ludźmi i potem mi daje aparat i mówię, ustaw się w tym miejscu, robię X-a, ustawiam światło, wymieniam obiektywy i potem ja mówię, dobra, to ja teraz tu stanę, a ty mi zrobisz te zdjęcia i robię najpierw to sobie przykładowe zdjęcia, no ona robi mi i to powiem, potem idę na bloga, potem muszę wrócić do domu, wgrać te zdjęcia, otworzyć je wszystkie w Photoshopie, odpowiednio skadrować, zrobić kolory, wszystko ustawiać, napisać jakiś tam tekst, zedytować to, opublikować, informacje na wszystkich kanałach social media, że jest nowy wpis, jeszcze na bieżąco wszystko update'ować na Instagramie i tego jest dużo, to nie jest ciężka praca, ja nigdy nie powiem, że to jest ciężka praca, bo ja wiem, że ja mam dream job, po tym jak byłam kelnerką, albo pracowałam w magazynie Netto, gdzie musiałam ciągać całą paletę korniszonów i wkładać na półki, to wiem, że to nie jest ciężka praca i strasznie kocham swoją pracę, ale jest no taka, nie że męcząca, no ale jest tylko po prostu duża, to nie jest tak, że to jest tylko jedno zdjęcie i ups, dodaję. Dużo pierdół tak zwane. Jest dużo takich pierdół, strasznie dużo trzeba robić z tych zdjęć, zawsze karta jest zapełniona, potem je trzeba przejrzeć. Nie jest tak, że sesja na bloga to jest 100 zdjęć, sobie tam wybierasz i gotowe. To jest zazwyczaj około 600 zdjęć, więc przejedź sobie teraz tak. Każde zdjęcie ma 8 MB, zanim się załaduje na komputerze i tak, no dobra, może to. No robisz folder z 50 wybranymi zdjęciami, potem z 15, to zabierasz się za obróbkę. No trochę to trwa, to jest to wszystko, jak jest jedna sesja zdjęciowa do gazety, gdzie jest sztab ludzi, to każdy mój wpis na blogu jest jedną sesją zdjęciową. Ja sobie ustawiłam, że chcę wydać maksymalnie 40 zł za nocleg, więc znalazłam hostel za 8 funtów, ale spałam z 13 osobami w pokoju.
Ja jestem takim trudnym miksem do połączenia, bo musiałabym być takiego pół biznesmena, pół rockmana.